Wirtualna rzeczywistość jest ważnym aspektem w brandzie, w katalogu produktów PlayStation. Jak prześledzimy sobie PlayStation Store, to zobaczymy, że te strony w sklepie wirtualnym można przewijać i tych gier czy doświadczeń różnego rodzaju. Dzisiaj mamy akurat klimat kosmiczny, ale jest tego naprawdę bogaty wybór. No i cały czas inwestujemy w to, aby PlayStation VR, wirtualna rzeczywistość, gościła w domach naszych graczy, czego dowodem jest też oczywiście premiera gry Farpoint, premiera również nowego akcesorium, który ma jeszcze pogłębić te wrażenia rozgrywki, czyli kontrolera celowniczego VR Aim. Mając PlayStation VR możemy korzystać z niego w bardzo różny sposób. Możemy oczywiście grać, wykorzystując zarówno samą głowę, która jest już razem z goglami na głowie, jest już kontrolerem. Możemy wykorzystywać DualShocka 4, no a także najnowszy PlayStation VR Aim, a także kontrolery PlayStation Move znane nam z konsoli chociażby PlayStation 3. Ale PlayStation VR to nie tylko gry. Mamy również innego rodzaju content, który zadowoli wszystkich domowników. Jest content dostępny w serwisie YouTube, który umożliwia nam oglądanie filmów 360. Są serwisy typu Netflix, które oferują nam oglądanie filmów, programów w 26 calach. Także jest tych doświadczeń bardzo dużo i nie ogranicza się to tylko do grania czy podziwiania nowych światów.